Także cześć, witajcie wszystkich bardzo serdecznie, oczywiście w kolejnym odcinku z tej strony, oczywiście Mietek. Ja was witam serii na Boczkowie. Jest tu w kolejny odcinek. Jak widzicie, oczywiście mamy piękne, oczywiście zimę tutaj na Boczkowie. Tak jak oczywiście wam zapowiadałem, że będzie teraz oczywiście sezon tutaj zimowy, więc jest dzisiaj pierwszy dzień z odcinka tutaj zimy. Elegancko tutaj sobie pada. Na początku oczywiście tego materiału zostawcie tutaj łapeczkę w górę, także kto wbija na odcinek, lajkacza zostawię oczywiście. Nowi oczywiście oglądający ten odcinek, to zapraszamy oczywiście, stawiamy subika z dzwoneczkiem. No i napiszcie tutaj hashtag telewizor, oczywiście przypnę wam serduszko, bo dzisiaj bardzo fajny dzisiaj fajny odcinek jest, bo jedziemy oczywiście do RTV Euro AGD zakupić widzowie telewizor. Tak, oczywiście jedziemy zakupić telewizor z tego powodu, że no po prostu, no co, no nie ma co robić w zimie, no nie ma co robić w zimie, jesienią tak samo nie było co robić w polu, brak roboty. Zapytacie pewnie, dlaczego te kury chodzą tutaj w zimie. No, jak widzicie, no kury sobie chodzą i dziubią sobie śnieg, no jedzą sobie, no ze smakiem, nie? No jakoś tak wyszło, ale resztę sprzętu mamy pochowane, tylko został nam kombajn, tutaj niwa na gospodarstwie, więc sobie nam stoi, to tam w sumie na śniegu nic nie przeszkadza, nie? Także za chwilę to podejdziemy do pipcia, wam pokażę co i jak jeszcze. Właśnie chcielibyśmy zakupić ten telewizor, bo wiecie, trzeba coś pooglądać telewizor, zawsze to może sobie będzie jakiś serial albo coś takiego, nie? Może też odpalić i też kupuję to z tego powodu, żeby, bo za niedługo widzowie zbliża się oczywiście ksiądz, będzie chodził po kolędzie, będzie chodził ksiądz po kolędzie, no i trochę wstyd, bo telewizora nie mamy w domu, no taki trochę wstyd, nie? Bo wiecie, taki mamy teraz wiek, a oczywiście, a my nie posiadamy telewizora na gospodarstwie w domu, nie? No trochę wstyd, jak w domu nie ma telewizora, nie? Także dzisiaj oczywiście mamy fundusze, jest kasa, jedziemy do sklepu, do RTV. Zakupimy widzowie telewizorek elegancki, z eleganckiej firmy oczywiście. Zobaczymy, czy panu będzie się podobał. A miejsce oczywiście ten telewizor, a dziś tutaj, o, postawi się widzowie. Będzie sobie ostał oczywiście tutaj, o, na tej półce. Tutaj jakieś miski mam jeszcze po jedzeniu, po bigosu. Trochę mnie zdło po nim. Ale dobra, nie, tu mamy kawę oczywiście, Inkę i Forta mam w tym baniaku tutaj. Także mówię, na tym tutaj, o, się postawi, na tym kredensie tutaj się stało. Tam się siadnie na te taborety tutaj, o, jak widzicie, na tą półkę całą. I się będzie oglądać tutaj, nie? To się postawi na tym eleganckim sklepie, będziemy sobie oglądać. Ale co on tam robi? On tam widzowie chyba śnieg wozi, także pójdziemy się od razu z nim przywitamy tutaj na odcinku, na vlogu. I mam nadzieję, że elegancko będzie to dzisiaj szło. Co tam Pipcio robi? Witam Sereże. Co ty, kurwa, głupku, nagrywasz dalej, nie? A Co ty ja? znowu? Witam Sereże. A co ty nagrywasz, co ty robisz? Bo ja Ta, sobie nagrywam, palić. słuchaj, nagrywam vloga, bo dzisiaj po sobie do sklepu Co? pojechać. No, witam z tej strony, Piepciu z tej strony. Witam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszym odcinku. Mietkowski, to ty. Ja dzisiaj szefluję, bo kurwa tak zaduło dzisiaj. Ja nie Właśnie wiem, widzę, no. jakim sposobem to w ogóle tak zaduło. Jak pogoda, miałaby dzisiaj pogoda być chyba, czy nie? No to Lepsza. pogoda jest, ale widzisz, że śniegu Nie. napadało, kurwa, wiatru widzowej była, wichura była, także tutaj zawsze trochę porobiło. I nie wiem, jak z tym kurierem będzie, bo... Jakim kurierem? Dobra. Do sklepu O. idziemy. Siadaj do Renuel, no idziemy do Citroena, znaczy się idziemy do sklepu do RTV AGD zakupić telewizor. Niech tutaj kurwa nawiasu u nas nie ma na wiosce No to RTV. wiem, bo tam trochę dalej musimy tutaj pojechać do centrum, w takiej miejscowości jak Zdziechów oczywiście. Wybudowali rok temu, postawili nową tutaj technologię budownictwa, nowe siedzibę postawili i tam jest widzowie, jest sprzęt elektryczny. Jedziemy, bo trochę pipciu wstyd, bo słuchaj, ksiądz będzie chodził za 2 tygodnie. Jakie 2 tygodnie, to nawet jeszcze stycznia nie ma chyba. No Czy tak? stycznia, no i dopiero mamy grudzień, będzie widzowie jeszcze Sylwestra na... I jak ty mi Ja kurwa pierdolę, gadasz? widzowie, pipcio się przerwucie z tymi staszkami. Będzie oczywiście też, myślę, że może uczymy, zrobimy Sylwester na Boczkowie, bo Ty oczywiście fajerwerki się zakupi. chcesz do remizy jechać? Po co Na do imprezę? remizy? A ja na imprezę nie chodzę, bo ja nie mogę. Dlaczego? Bo ja mam Nic na tym problemy. jesteś? Nie, bo ja mam problemy ze brzuchem. Ja alkoholu nie mogę pić. No to wytniesz sobie na goniarnię wywalisz. Na taczkach o tego. Tam jest A taczka i mo gnoje. ta można by było wyrzucić na gnojarnię. Także dobra, obrane Nie, co mi to jesteś, nie? co mówisz? Obrane co mi jesteś, dobrze, No tak trochę powiem ci, to trochę średnio się ubrany jestem, bo trzeba jakieś, bo zimnica jest na minusie, jest -4. nie? No to w Jest sumie zimno. te rękawy. A po co te rękawki podkasałeś? Bo jestem napalony do roboty. A, dzisiaj jest naprawdę do To jest sprawa. roboty! To jest sprawa, ja dlaczego te kurwa, chodzą po tym Mówię baniaku, właśnie, kurwa. no kury chodzą, Nogi, bo... No kurwa. nie wiem, no nie wiem, no. Słuchaj. Nogi mi kurwa przemarzą. I Nie, wywalisz na gniazdki kurwa, i słuchaj, na nogi gminę. tak się potem przemarzę, że kurwa potem w kurniku do góry nogami jak żaby doleżeć, pozdychane. Nie, to było chyba z tego, z oprysku chyba po jakimś tym.
No, jakby się najadli, to potem byli, że jak drugimi nogami jak żaby. To co? Dobra, to jedziemy. Otwieraj bramę i jedziemy. Słuchaj, telewizor taki planuje, widzowie, 42 cale, a zakupimy elegancki sprzęt. A niech sąsiada oczywiście widzą. Dobra, ja tam w trasie będę z tobą coś gadał, bo tam jakieś sprawy, no wiesz. Tak. Dobra, no to dobra, no to wsiadaj ty za kółkiem, czy ja? To ty kurwa jedziesz, ja nie wiem. To dobra, to ja będę jechał, to siadaj tutaj. Słuchaj, mam prawo jazdę zdawać, tylko kurwa nie mam kiedy dawać tutaj. Tego! No. Co chodzi, bo nie będę ci pytać tego, dawać mi tam w komentarzach te drzwi. Drzwi nie są pozamykane, no wiem, widzowie, drzwi nie są zamknięte, ale będą zamknięte za niedługo, bo tam jest problem, bo tam zawiasy są pourywane. Drzwi na razie są tylko przeparte, tak wiecie, że stoją, ale za niedługo przyjedzie ten specjalny fachowiec od zajmowania się tych mebli, tym wszystkim i kurwa i zrobi. Ty, słuchaj, czego tutaj śniegu nie napadało, a tu napadało? To tak by spadało z tego, z dachu, to nie zapadało. Patrz tu, papa, ekipa tu, to się dzieje, normalnie się kopie, ty, a on tu nie zajedzie, DPD. Trzeba było śnieżyć, ty, trzeba było jakiś puk dać. A duży te długo i te śniegi jeszcze leżą? No to ja, no dopiero zacząłeś mi ciebie jako sezon zimą, no to chłopie, no to jak, zima i długo trzymać. Parę odcinków widzę, no ponagrywamy, takie bardzo ciekawe odcinki będą, bo w zimie w polu nic roboty nie będzie, więc będzie taki więcej roleplayowy, nie, odcinki będą. Słuchajcie, bo to dopiero 84 chyba odcinek, albo 80. Ja, ty pamiętasz chyba który numer odcinka? Ja nie wiem. Stary, że ja z człowieka z urlopu wracam. No właśnie wiem, tak. Pipcie mi urlop. A wiesz czego nie byłem? Co się stało? Na odcinkach? A wyjechałem z boku kurwa ten. Zęba spuchnięte było i to było ciężko, było tego. Musiałem przy bólu brać. A, no tam zęba się było w szpitalu, musiał być, widzowie, zwolnienie lekarskie odcinku musiał wziąć, także wiecie, nie? Słuchaj, jakoś ty nagrywałeś się, bo tam jakoś. A ja jakieś odcinki prowadziłem, także czekajcie, bo jakaś paleta leży na drodze. Ty stary, chyba wracałeś od kogoś, bo chyba jakiś pijak. Dobra, dalej widzowie będziemy tam gadać, ale musimy zajechać tam, wiecie, na kolejne miejsce, bo tutaj mapa się w kącie, także będziemy musieli widzowie na kolejne miejsce zajechać, nie? Także oczywiście odpalam już kamerkę. Zatrzymaliśmy się tutaj z Pipciem na CPN-ie, bo zabrakło paliwa do naszego Citroena. Gdzie ty jesteś? W lesie. Także, słuchaj, także weź Pipciu patyka i zatankuj Citroena. To mogę z portku patyka wziąć i znaleźć. Weź tego patyka i nalej, a oczywiście tutaj. Tutaj po lewej, tu. A my jesteśmy w Radomiu. Dobra, ale weź to zatankuj, bo trzeba jechać dalej. Z której strony ty masz, ty kurwa bach? Ty, bo to w ogóle nie ma tej klapki do otwierania, gdzie to kurwa jest? Do bagażnika nam leć? Ty, wysikaj się na Martes. Dobra, chyba tutaj lej, weź tam lej. No tutaj lej. Nie! A co? No to jest diesel, diesel lej. Diesel? No, lej diesla tutaj do środka. Tu? No. Znajdujemy się niedaleko właśnie RTV Euro AGD, oczywiście tego sklepu tam gdzie jedziemy po nasz telewizor oczywiście. Jakiś tam kilometr może. Baniak masz? Nie ma, po co ci baniak? Już zatankowałeś? Tylko tego zatankowałem na full, ale baniak trzeba jeszcze. Ile? 25 zł, tak? No to dobra, i zapłać. Ty zapłać. To dobra, no nie, to ty idź. Ja nie mam kasy. Panienko, to ty idź. Ja mam kasy. Jak nie mam kasy? Ty kurwa sam. Ty w kieszeni masz, ja wsiadam. Także dobra, wsiadamy tutaj. No, dobra, idź. Już? Już zapłaciłem. No. To dawaj, wsiadaj, jedziemy. Zobaczymy jakie tam mają sprzęty, fajnie, dobra. Także jedziemy. Sykersa nie wziąłem. Kurwa, sykersa chciałem ci wziąć. A po co ci sykersa? Co z nim po drodze, bo to daleka droga jest. Aaa, ja myślałem, że będziesz na to kogoś podrywał na sneakersa. A, no to dobra, to jedziemy. Kierkowskaz na lewo i jedziemy tutaj. Słuchaj, możemy na dziewczynki jechać. Gdzie? To byś musiał i Darka wziąć jeszcze noża. A ty, po co ci telewizor, jak my laptopa mamy? Fujitsu. No ale słuchaj, jak ksiądz przyjdzie po kolędzie, a my zobaczę w domu telewizora nie ma. Ja. A ministranci myślisz, że też przyjdą, co nie? No ja, no po 10 zł trzeba dać. Dobra, zajrzamy, RTV Euro, a kiedy tutaj stoi. O, kariera stoi. DTP je, paki kurwa mają tę firmę zajebistą, gdzie ty jesteś? A ja, DPD jako ma, przesyłki kurierskie, dobra, czy tam jest klient? Jo, tam normalnie chodzi jakiś klient chyba już. Tak, chyba kurwa wszędzie chodzi. Tutaj zajrza? Tu chyba, nie? To parki. Ja, czego te takie bunkry stoją tam? To jest jakaś biegazownia, nie wiem, połączona z tym. Dobra, zobaczcie, tutaj sklep stoi. Logo jest, elegancko, kurwa, chodzimy, mają kurwa zarejestrowaną chyba w gminie. No właśnie, zarejestrowana, widzę, to w ogóle jest, kurwa, paki prąd mają elegancki, stacjonarny. Widzę, właśnie wszystko się świeci elegancko. Dobra, no to wchodzimy, nie? Dobra. Czekaj, wielkie otwarcie, RTV Euro AGD, godzina 8. Fuchdix, patrz, jakie to jest 1700 zł, kurwa. Czekaj, LED TV.
Słuchaj, ty może dysk sobie wymienię, bo mi muli kurwa gwiazdami. Dobra, otwarte jest. Halo, dzień dobry. Otwarte? Weź tam z drzwi kurwa z buta zapiernicz. Halo, panie, chyba to się otwiera jakoś. O, to się tak otwiera. Otwiera się. Dzień dobry. Dobra. Dobry. Weź to zamknij drzwi. Dobry. Bo to tebie zamyka, jak zarem wchodzimy. Nikujemy. Gdzie on jest? A tam jest, dobra. A my oglądamy tylko na razie Mietkowski. No tak, no tak. Dzień dobry. 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 Panowie, po co? Przyjechaliśmy tutaj pooglądać sprzęty. Ale co za prośbę, co konkretnie państwa interesuje? No interesuje nas tylko jakiś taki fajny telewizor. A ja polecam laptopa, tutaj jest Fujitsu Siemens. Który? Mam. Ale nie, my mamy laptopa, bo słuchaj panie... Słuchaj panie, a ma pan jakiś dysk jakiś? Muli kurwa dawy. Dyski? No dyski, mam pan jakiś? Już panu mówię, czy mamy coś na stanie. Ale używane! Nie, powiem panu, nie, my tylko mamy nowe, gdzie pan jest? Tu pan jest, bo my tylko jest. Mamy nowe, to co pan widzi na półce, to wszystko co mamy. A dlaczego tak mało jest tego wszystkiego, gdzie to wszystko? Bo był ten Black Friday i wszystko poszło, i tylko tyle zostało. Że się podhandlowali, a to wszystko ze Szmateksu jest? Kupione czy skąd? Nie, to jest wszystko nowe, to są wszystko nowe sprzęty. No dobra, bo mówię, szukamy takiego telewizora, bo za niedługo ksiądz przyjdzie do domu, nie? No po co? Żeby miał co wynieść, tak? Nie, co wynieść, po prostu, bo my nie mamy co oglądać, a żeby ksiądz widział, że my jesteśmy, no wie pan, taki wiek, no żeby telewizora w domu mieć. Że bogaty był. Aha, a co dokładnie pan interesuje? No taki fajny telewizor 42-calowy, fajna firma, żeby odbierało, nie wiem, tam dekoder trzeba zakupić od razu, czy jak? Jakiś smart TV, coś ten tego? No może być, ja tam się w sumie na tym nie znam, bo wie panie, jestem zwykłym rolnikiem. Może internet możecie, wszystko tam możecie, YouTube'a, takie różne. A to internet, no to są my tam, bo tak, no to może pan dać to, nie? To może tutaj wam pokażę, chodźcie tu. A tu są duże, bo tu są 52-calowe. Ale kasy nie mam. Tu mam taki duży 52-calowy. Cicho, indyryguj. A i cena taka do 1000 zł pan dał. Nie, no to ten 2300. Który? Ten o? Ten pajne? Tak. A ten LG ile? LG 1700. O pierdolę, co na razie. Coś taniej tutaj, to mogę... Promocja jest jakaś? Bo ten to w ogóle nie schodzi, to jest taka mniej znana firma. Nie, to jest LG, tak? No to chyba tak, no panie, nie wiem, pan to jest tutaj. Chowca. Po koszule dzisiaj ubrane jacko. To jest też LG. Ale on w ogóle nie schodzi coś. Ale mówię, wszystko jest smart TV. Dobra, a ten ile kosztuje? No 1100 zł. 1100 zł. 100 zł nie radę spuści, bo to wiadomo, pan do tego nie ma. To sklep, tu mamy taką marżę ustaloną i musimy się tego trzymać. Ty słuchaj, Mietkowski, ty jesteś w Lombardzie, nie jesteś? Dobra, słuchaj, no to 1100 zł to stówkę jeszcze gdzieś tam wyciągnę z kieszeni, dobra ja panie, a... Proszę się spokojnie zastanowić i wtedy dać mi dać, ja ten moment muszę obejść. Dobra panie, to co widzowie, bierzemy ten telewizor, a gdzie ty pipci jesteś, kurwa? W lesie. Palę trójszkła po miastach. Mam gdzie on poszedł? Tam ta jakaś dziewczyna jest zaglądana. Ja, ale co chodzi. Także mamy widzowie taki, co tam zaglądasz, żale? Może na ratę weźmiemy coś. Mietkowski, nie, na ratę nie będziemy brać, bo potem osetki na liczbę. Nigdy stary nie mam przy sobie, kurwa stary. Nie, nie, który czy nie? Stary, to ty kurwa głupia teraz nie. Czekaj, bo tam z kimś. No to właśnie tam, że wyrywasz. Mówiłem ci, żebyś ogarnęła te faktury, a ty dalej nic. No to nie, do niej jada, ja myślę, że Donat jada. O, widzę Monika, dobrze. Dobra, dzięki Monika. A weź to Karolinę ogarnij. Dobra. Już jestem, panowie, już jestem, tu musiałem jednąć sprawę. No rozumiem, panie. Słuchaj, panie, weź mat do podejść, kurwa, nie? Zrekaj mi ten gada. Jak pan ma na imię? Ja? No? Andrzej. Panie Andrzeju, słuchaj panie, było kurwa, to się nie znam. Dekoder trzeba? Masz. Nie! A po co pan... Antena? Antena, jak to podłączyć? Jak antenę. Czy jak pan ma na przykład taki cyfrowego Polsatu? Nie, ja nie posiadam nic, w ogóle anteny nic, wszystko wydzierane mam. No to trzeba kupić. To dekoder trzeba kupić, dekoder tak mniej więcej no 70 zł używałem. A gdzie to kupić? To w Lombardii. A gdzie? Na tej wiosce? Na tej wiosce chyba nie wiem, czy jest jakiś. Jest, powinno. Na Mickiewicza? A tu na Mickiewicza będzie? W Radomiu może. Mickiewicza 33, tam jest jeden. Ty, może w Karanowie na rynku. To zaraz jest z boku. Nie, na Mickiewicza 33 tam mają. Dobra, panie. A tego, wasza firma mi to przewiezie? Jakiś kurier albo coś? A pani mają czym to wziąć? Tego? No to jak, no pani dzielę, tak zapakuje. A to chyba do bagażnika nie wejdzie? Nie da rady, bo się nie otwiera. A może taka, kosiarka pana interesuje? A to nie, bo... No nie trzeba, my kury mamy. Takie komputery? Nie, panie, ja mam laptopa, mi to laptop wystarczy. Aha. Ale sezona. No to co, no to za komputery. Ale panie, te komputery widać ze śmietnika wycinięte. Ale one są nowe wszystko, poskładane i nowe.
Ty, no, słuchaj, sprawa jest. Stary, no, to z Ozoliksa chyba, usrałka. No chyba jakiegoś osraka pan sprzedaje z Ozoliksa. Interesuje mnie jeszcze ta lodówka i pralka. Ta lodówka właśnie, i pralka mnie interesowała. Ale która, aha, bo są dwie te same. No to, no lodówka, nie wiem czy panu wstać. Stilen. Ile? Pralka 400 zł. Whirlpool. No, pralka 400 zł. Tak. Lodówka? 400. Lodówka to jest oczywiście zamrażarka, lodówka, dwa w jednym. Czyli nie ma na dole Mietkowski. Ty mam lodówka 900. Mietkowski, przyda się, bo dzik mamy, wiesz. A takie mięso, dziczyznę, świniaka, może by tam zamrozić, coś tego? Nie zepsułoby się? Wszystko. A czego ma się zepsuć? Po to jest zamrażarka, co panowie? Wszystko mięki urwali? To dobra, pan, panie. Dobra, także my się nie będziemy tutaj pana tak wyrażać. Czyli ostatecznie, biorą państwo ten telewizor, tak? Tak, bierzemy telewizor, chciałbym to właśnie zamówić na boczkowo. Dzisiaj by przywiózł by kurier. Ja od razu go wezmę, odłożę na bok. Chyba zapłacić więcej Mietkowski. Ściągnę go z półki. Dobra. Czekaj, drogi. Jak go ściągnę z półki. Tylko ma czapkę ściągnę, bo jesteś w sklepie. Odłożę go. A co ty zgadza? A jesz? Podejdę tam z nim do kasy. Dobra. Ale to zapakować trzeba, taśmę izolacyjną. Tak, wszystko tu zapakujemy. Tu mam magazyn, tam zaraz pójdę po karton. Dobra, dobra, czekaj, nie dyryguj. Ale nogi trochę zjadł. Jelo rabaty tutaj. Kurwa, panie, ale co pan robi z tym monitorem? Kurwa, telewizor się zaraz rozpierdoli cały. Ma pan jakieś lotkę? Już dobrze, dobrze. Pan dobra, zaraz rozwali matrycę i potem kto to będzie tego? Zaraz pójdę na magazyn. Dobra, nie dyryguj. Jo tam idzie. Zaraz pójdę, tylko panowie nie patrzą tam, bo ja tam sam muszę wejść. No dobra, pan. Magazynu idzie, chyba podmienić. Ale to jeszcze proszę, chodź, proszę tu podejść. Wszystkie ale pan podłączy to, nie wiadomo czy to działa. Dobra, czekaj, bo ja będę, czekaj, będę dane spisywał teraz. Ja muszę formalność muszę. Dobra, pan zapisuje tam. Tak. No to tego, to pan zapisuje? Na kogo? To faktura czy paragon? No to to i to. Wiesz co, kurwa, to samo, panie. No, ale może mogę dać fakturę, żeby drukować kartkę, albo paragon malutki. No to faktura mi trzeba, mi całe takie, bo ja nie widzę na oczy. No to dobra, to drukujemy. I miejmy pana. Mietek Asfalt. Już pisuję. Tak, piszę fest. Dobra. Miejscowość. Boczkowo. Numer domu. 65. Dobra, jakiś numer telefonu pana. Żeby się z panem skontaktować, jak kurier już będzie dojeżdżał? No to tak, to pan pisze. No. 599. Tak. 888. Tak. 377. Jest, dobra. Kod pocztowy? Nie, to już mam miejscowość, wystarczy. Kod pocztowy? No to pan pisze. To pan, dobra, no, poda pan. Mietek Asfalt. Ale kod... Jaki kod pocztowy? No to pan mówi, no to pan mówi e-maila. No to mówię, Mietek Asfalt. Tak? @gmail.com. Tak. Kod pocztowy to pan zapisze. No. 99. Tak. Tam będzie pauza 380. Jest. Dobra. Dobra. I tak, płatność kartą, gotówką. To będzie kartą. Nie masz karty. Ingie? Wybijam 1100. I proszę przyłożyć. Już panie, wyciągam to z portfela. Ciągu kurwa skaczę. Już, bo tutaj na czas musiał wejść. Piiip! Dobra, już? Poszło? Jeszcze PIN proszę wpisać. No. Jest, transakcja zaraz. O panie, czekaj, bo panu kurwa jakaś faktura, to kartka wypada, pan trzyma to. Proszę podłożyć tam, tu zostawić. Dobra. Słuchaj pani, na kiedy będzie? Przyjedzie to? Dzisiaj dałoby radę? A którą mamy godzinę? 12:12. Na dzisiaj będzie, pod wieczór. Dobra, no 17:18 powinien, bo tak kurier wyjeżdża z paczkami, to tak mniej więcej 14, no to jeszcze powozi, no to tak 17:18 powinien na państwa być. Dobra, no to panie, no to my czekamy na pana, dziękuję oczywiście. Dobra, również dziękuję. No. Gdzie pan tam chodzi? Ale Wisa koronie, dziękuję. Jeszcze mi to co jeden. Jeszcze mi to. Zaglądz Wika. Gdzie pan tam chodzi? Proszę tam mówić. Ale interesuje mnie, czego pan lata w powietrzu. Macie, czego pan lata w powietrzu? Jak latam? No pan lata normalnie w powietrzu. Nie wiem o co chodzi. Dobra, słuchaj panie, pan tam na ten telewizor uważa. Dobra, to. No, dawaj pięcie, wychodź stamtąd. Proszę wyjść. Dawaj, widzenia. Idziemy. Widzenia. Do widzenia, gdzie poszedł? Widzenia. Ty gdzie w ogóle jest?
Tu jestem. Gdzie on jest? Ty ją uciekł, kurwa. Zostawił ten. Nie wiem, nie ma go. Dobra, wychodzimy. Dawaj. No. Kurwa, dziś się zaczynają. Co mi mają rozjebane? Co ty odwalasz? Ty na livingu z Marcem. Dobra. Także, jak widzieliście, kupiliśmy takie telewizor tam 42 cala oczywiście. Ty, ja nie wziąłeś telewizora. Gdzie ty wziąłeś telewizor, zostawiłeś? A ty się kurę przywieź. O tam, o, widzisz, kurier idzie już. Lata dalej. No za chwilę skaczę dalej. Dobra, wsiadę do tego. My jedziemy oczywiście teraz na gospodarstwo. Także tą część oczywiście mamy załatwioną. Telewizor mamy załatwiony, kupiony. Kurier nam przyjedzie oczywiście DPD na gospodarstwie, także my się widzimy oczywiście z widzami na gospodarstwie, jak przyjedzie kurier, tam będzie oczywiście dalsza część odcinka, na tym momencie oczywiście możecie stawić łapeczkę w górę, no i oczywiście suba na kanale, no i ja oczywiście tutaj wyjeżdżam z tego sklepu tutaj oczywiście i jedziemy na gospodarstwo, tam zobaczymy, podłączymy cały telewizor, zobaczymy jak to będzie chodzić. Nie, słuchaj, to jest sprawa, Zarek, kurwa kable nie mamy. Chyba, że kable zostawię, będzie wiesz. A nie, no to takie chyba widzowie kable, wszystko powinno być w zestawie, tak chyba podejrzewam, nie? Także tam spróbujemy uruchomić cały osprzęt, pokażę wam co i jak, nowy nabytek oczywiście. Mam nadzieję, że ja będę zadowolony i wy będziecie zadowoleni i będzie elegancko, nie? Także co, za chwilę będziemy się oczywiście widzieć, nie? Rura. My tutaj wracamy, jak widzicie, na gospodarstwo już, także skręcamy tutaj na prawą stronę, czekajcie, bo tu nawet nie jest nic odśnieżone, kurwa, na nic nie widzę, gdzie jechać. I to droga jest w ogóle. Dobra, tutaj się wjeżdża. Ale śnieg pada z deszczem. No śnieg pada, słuchaj, po odcinku weźmiemy tutaj łopaty, trzeba je tutaj troszkę poodgarnę, żeby tutaj był przejazd. Ty, a masz? Łopaty ty, są tam w garażu. Ty, stary, masz plany w ogóle, stary, na ten company wille, kurwa, coś, jakiś, kurwa, tam poddasz trochę. Właśnie, miałem, planowałem i zobaczymy, jak to jeszcze z tym wyjdzie, czy jakąś wiatkę wybudujemy, czy co zrobimy, to jeszcze oczywiście zobaczymy, nie? Posłuchaj, bo już tu będzie rdza łapać, wiesz, i... No wiem, potem będzie problem, bo wiecie, to też napada, rdza potem złapie i kołaj pójdzie do wyrzucenia, wiecie, chodzi mi tu o wygląd, że potem i tak słabo to wygląda, będziemy mi potem malować znowu i wiecie, o co chodzi, nie? Stary, to kurwa zboże leży jeszcze. I ty. No to zboże leży, bo to kury sobie jedzę, wiesz? Nie, Mitkowski przyjechałbym się tam, ale właśnie trochę jest, nie? Słuchaj, to następny odcinek będziesz się pojedzie, bo co jakiś specjalny odcinek zrobimy. Na razie czekamy na kuriera, bo tak jak widzieliście oczywiście poprzednią część, zamówiliśmy oczywiście, podałem wszystkie dane tak jak to powinno być. Także mówiłem, chciałem właśnie w tym tutaj na tym kredensie postawić tutaj ten telewizor. Zobaczymy jak to wszystko będzie działać i tego, nie? A tym sternitem właśnie, ty byłeś kurwa wtedy co mówił mi ten gościu. Tak, ten właśnie ternit, jeśli chodzi widzowie o tą sprawę, to ty byłeś chyba, nie? Wtedy. Ja byłem właśnie i mówiłem, że mam chyba rok czasu, żeby to ściągnąć. Tak, no to ja tam z nim pogadałem i oczywiście oni przyjadą po zimie. A po zimie dopiero? Myślę, że w zimie zrobimy. Chyba, że jakiś remont jeszcze zrobimy w zimie tego zatora, bo to można podinkować, wiesz, tam trochę no coś tam może było po tego zatora porobić, parę odcinków widzę, mamy fajny pomysł. Na razie, tak jak mówię, dzisiaj trzeba zakończyć ten. Czekamy na razie jeszcze właśnie tego kuriera. Która 14? Mówił ci? Miał pod wieczór przyjechać. Ale w ten dzień jeszcze, ten sam dzień ma przyjechać. Tak, bo to wtedy właśnie było jakaś coś po 12 było, także my przyjechaliśmy, mamy którą? 14. No to czekamy. Gdzieś w tych okolicach miał być oczywiście, no to czekamy na razie i zobaczymy. Mamy O, czekajcie, bo telefon mi dzwoni jakiś. Czekajcie, bo to może kurier dzwoni, chyba nie wie jak dojechać. Czekajcie, nie, kto to dzwoni? A to czekajcie. Halo? Dzień dobry, ja kurier. No co tam, dzień dobry. Z RTV. Ja chciałem tylko pana poinformować, że za moment będę. No dobra, no nie ma sprawy, no dobra. Te drogi takie trochę... No bo one nie są, nie, ale ślisko strasznie. No to pan powoli, bo ja tam z tym telewizorem, nie? Bo to moja jedyna kasa. Proszę, jak pan jest w domu, to proszę być, bo ja już się zbliżam. Dobra, ja tam wyjdę, na drogę. Dobra. Do widzenia. Czego się widzę, nie spodziewałem, że kurier jeszcze będzie dzisiaj dzwonił, ale dobra, dawaj wyjdziemy, bo nie będzie wiedzieć, gdzie jechać ma. A tu kurwa zaspy, zaraz się może gdzieś wrębać, albo wruwa, bo... No to słuchaj, nie wiem, czy to będzie w ogóle wjeżdżał, nie wiem, czy ma to wjeżdżać w ogóle. Chyba, że weźmiemy z drogi od razu, weźmiemy tę paczkę z YouTube i heja. Dobra, czekamy, jedzie? Jedzie, coś tam jedzie, dobra, także tu wejdź ostanę na drogę, żeby tu ten... Ma herajkę. Będę mu migał tutaj. Czekajcie, gdzie on to teraz zajedzie. Gdzieś widzi kuwa ciebie. I tak będzie widział, że to chałupa ta. Bućkowo. Dobra. On teraz co zrobi? Światła kuwa zaświecił. Zajeżdża. Na stanie. Nie zajeżdża tutaj kurwa, bo się zaryczka. Bo koło chyba dobra, się nie jedzie. Dobra. Czekaj, zajeżdża, weź się odsuń. No. Wyjedzie. Słuchajcie, będzie wysiadł, czy nie będzie wysiadł, czy jak to będzie? Dobra, nie, on tam jedzie. On tam dalej jedzie, gdzie on tam jedzie? Zaraz zaryczka wie o tym. Trek wykręci.
Czy może tyłem będzie cofał, to nie wiem. Cały czas ma kierokowska włączony, nie wiem po co. Jak coś to mam łopatę, podkopię go. Dobra, dobra. Nie stoi już. Zajechał, kurwa, po kurach. Czekaj, nie, kurwa. czekaj, co on robi. Ty, to chyba taki doświadczony jest. Tak? Dostawczak. Czekaj, gdzie on to zakręca? Czy on tu się zmieści, że? Co on kurwa mówi? Kurwa elegancko. Kurwa elegancko, głupim dzisi. DPD. Czekaj, bo możesz podpisać? Jasne. Dobra, zakręcił. Gdzie on tu kurwa wkręcił, jakimś sposobem? Ale cyk. Kurwa, kręci to kierownica, ta już. Bunker kurwa zarębie dzisi. Dobry. Dobry. No to ja zamawiam telewizor. No, ja dzwoniłem do pana. No to pan pokadaje to. Tylko taki mały problem. No. Bo szef powiedział, że... No nie zdążył, po prostu nie zdążył tego zapakować. W sensie, że jak nie zapakować? No nie, to jest luzem i bez kabli. Kurwa, panie, to jak ja to podłączę? No nie wiem. A gdzie kabel? Skąd mam wziąć kable? Nie wiem. To dobra, pan daje ten telewizor. Już panowie kupili, co panowie brali? Telewizor czy kable i karton? Telewizor, no to ja daję telewizor. No to dawaj panie ten telewizor. Ja skąd pierdzi ten kurde teraz Mietkowski? Widzowej kabli nie ma. Ja, to on chyba podmienili Mietkowski. To nie A co takie kurwa rozjebane ten monitor jest, ten telewizor? A co pan jak on sztywno stał tu? Dobra, panie, daj tego na ziemię, bo tu śnieg jest, pan do domu idzie z tym. Kurwa, bez podokowania Mietkowski. A bo tutaj pan postawi, tutaj o, na beton. Kurwa, pan rzucasz też tym wszystkim. On czeka, bo to... Dobra, ja już sobie to wezmę, pan dobra, zostawi to. Dobra, już z tym stałem. To panu na skrzynkę postawił tu. No. Jak pani mu do środka Mietkowski. Dobra, już tam niech stoi, jakoś się zaraz wezmę to. I zaraz poleci. Dobra, panie. Panowie, to tyle, ja tylko miałem dostarczyć. Dobra, to do widzenia. A co panowie, tak? No co? A jeśli tu nie zaryskam teraz? No nie, i to moje, to trzeba było tam stanąć, ja bym sobie wyciągnął i tyle, teraz pan nie wiem, kurwa. No kurwa, chleb otwiera. No kurwa, robi. Co ty robisz? Panie, kurwa, co pan robisz? Ty, emeryt! A mają panowie jakieś najazdy, czy coś? Co? Najazdy. Co najazdy? No najazdy, jakieś deski. I kurwa, deski. Bym wziął tego kłada, bo mi... Ale gdzie? To mój sześć, kurwa! Kurwa, coś ty nie... Tyś ty, kurwa, dzisiaj byłeś w szeriu? A, to ja za niego zapłacę. Dobra, jedź mi to, zamykaj tego klapę i już, wyjeżdżaj. Tysiąc złotych mogę dać. Już, jedź, bo ja bramę zamykam. Bo mnie ten kład interesuje. Ale mnie nie interesuje to, jak ten pan miał telewizor przewieźć. A on pali w nie, nie działa. Gdzie pan siada tam? Ej, panie kurwa, co pan tu, gdzie tam pan siada tu? Gdzie pan tu jedzie? Weźmy za trasę. Kurwa, mać, no gdzie pan jedziesz? No poczeka, tu proszę to zgasić tego kłada. Kurwa, kocików nie wyciągę stamtąd. Halo! Tamtędy jedzie. Ja, całe wykłada panu szkodzi. Proszę tam wysiadać. Ciąg, kurwa, do pory wszedł. Potem tam wszedł. Teraz kurwa ci... Ciąg jest stary, wiesz o tym? Proszę tam wyjść. Przepany. Proszę to opuścić. No, kurwa, koszarkę jeszcze wziął. Spalinową. Proszę tam wyjść. Halo! Proszę zostawić tego bosza. No, nareszcie. Kurwa, bosza mi wyciągnął. Wstydu narobił mnie, tylko taki klienci, kurwa, ten co? Dopinęka? Co, kurwa? Dobra, zobaczmy ten telewizor. Nie posiadamy kabli, ale dobra, jakoś może sobie to podłączymy sami, zobaczymy. Tu jakiś kabel mamy, jakiś żółty może będzie, jakiś zasilacz. 800 V. O, tutaj postawimy w tym miejscu. Jakoś tutaj będzie sobie stało. Stary, no, będzie za Ryćku, kurwa, Ryćka swoje całe ten podwórze tam. Interesuje mnie to. O, widzowie, tutaj elegancka pasuje, zobaczcie, tutaj będziemy sobie elegancko oglądać tutaj, nie? Antenę czy ma satelit na górze? Także widzimy, my sobie to podłączymy poza odcinkiem już, zobaczymy jak to będzie wszystko działać. No ale proszę stąd opuścić to, halo, panie kurwa kurierze, co pan kurwa, głupka udaje? Dobra widzowie, ja tu kończę ten odcinek, bo to widzę jakieś takie akcje się dziwne dzieją, także... Jeżeli wam się odcinek dzisiaj podobał, zostaw oczywiście tutaj łapeczkę w górę. Pamiętaj oczywiście o subskrypcji, także zostaw subika. Pamiętaj o napisaniu oczywiście hasztagu, hashtag telewizor. Dzisiaj daję bo pipciu. No co powiem, no cześć, zobaczenia w następnych odcinkach, heja. Także trzymajcie się, kurier gdzieś tam generalnie, nie wiem, stoi, nie wiem co robi. Także trzymajcie się, do kolejnego materiału i cześć.